Droga wojewódzka 941 to bardzo ważna droga dla gminy Istebna, przede wszystkim pod kątem turystycznym. W dwóch miejscach w tym roku udało się wymienić nakładkę, co nas bardzo cieszy. Przede wszystkim na wjeździe do Istebnej Centrum, bo to przecież wizytówka i teraz już cieszymy się piękną nawierzchnią. I ostatnio wykonany w listopadzie drugi kolejny etap remontu. Nowa nakładka od mostu w Glinianym do ronda w Jaworzynce na skrzyżowaniu. No nie mogło być lepiej, a przyszłość pokaże, bo jeszcze mamy kilka zadań, co będzie zrealizowane. I najważniejsza zapowiedź pana dyrektora ZDW pana Tabora, że ta droga w Lalikach w przyszłym roku ma być realizowana. To chyba nie może być lepszych wieści dla Istebnej. Tą drogę naprawiliśmy teraz pod koniec roku. To była naprawa nawierzchni, dokładnie rzecz biorąc, dlatego że uprzednio był wybudowany nowy most, ten poprzedni już się nie nadawał do naprawy. No i konsekwencją tego jest teraz wykonanie tej nawierzchni od ronda do mostu. Warto tu również wspomnieć o tym, że w ramach porozumienia z województwem śląskim gmina Istebna podjęła się projektowania przebudowy tej drogi od skrzyżowania z drogą powiatową w centrum przy kościele właśnie tutaj do tego mniej więcej miejsca, gdzie się znajdujemy. To z dróg wojewódzkich na terenie Istebnej to zaryzykuję stwierdzenie, że to został ostatni odcinek wymagający w tej chwili przebudowy. Dlatego, że my od kilku lat sukcesywnie w różnym zakresie przebudowujemy. Najpierw naprawialiśmy drogę 943 od ronda w Jaworzynce Koniaków Ochodzita. Następnie od tego ronda do granicy, do przejścia granicznego w Jasnowicach. Teraz naprawiamy ten odcinek. Został nam jeszcze do przebudowy odcinek na drodze 943. Co prawda jest to już na terenie powiatu żywieckiego, ale tam mamy taki mocno zniszczony odcinek z kostki i będziemy ten odcinek w przyszłym roku przebudowywać. Także po zakończeniu tych wszystkich robót droga 943 od drogi ekspresowej S1 do granicy w Jasnowicach będzie całkowicie wyremontowana. Tutaj od skrzyżowania z 943 do centrum, do kościoła też. Odcinkami naprawialiśmy również oczywiście drogę od centrum na przełęcz Kubalonka. I można powiedzieć, to jest wszystko, co mamy na terenie Istebnej. Wszystko i aż te dwie drogi, 941, 943. Pod względem remontów dróg rok 2020 był dobrym rokiem dla gminy Istebna. Wiele inwestycji udało się zrealizować dzięki środkom zewnętrznym, podkreśla wójt Łucja Michałek. To, co najważniejsze, to jest zakończenie realizacji przebudowy drogi w Czadeczce. To jest jedyne połączenie powiatu cieszyńskiego ze Słowacją. Drugi etap, 85% środków unijnych. Inwestycja opiewa na ponad 5 milionów złotych. Rozpoczęcie ważnego zadania, jakim jest Zaolzie etap drugi. Tu z kolei rekordowo wysoka dotacja. W tej chwili to 5 milionów 400 tysięcy złotych. Bez tych środków nie mielibyśmy szans pomarzyć o takiej inwestycji na terenie gminy Istebna. I oczywiście rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. To są duże inwestycje na ponad 8 milionów złotych. Też ze wsparciem unijnym, tu z kolei ponad 5 milionów złotych. Chodnik, który dzisiaj mamy, to jest wsparcie ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych, czyli 90% środków. I tak z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że ten rok był bardzo dobry. A środki, które żeśmy w tym roku pozyskali dla gminy Istebna, czy to ze wsparcia rządowego, czy ze środków unijnych, to jest poziom 21 milionów złotych i muszę powiedzieć, że jest to naprawdę widoczne i to cieszy. Jaki będzie kolejny rok, czas pokaże, ale gmina Istebna nie zamierza zwalniać tempa. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.